Co roku uczniowie pierwszych klas zakopiańskiego zespołu szkół plastycznych imienia Antoniego Kenara przygotowują specjalne drewniane kwiatki i przyozdabiają nimi groby na pęksowym brzysku. O tym zwyczaju, który przerodził się już w tradycję, opowiedział nam Stanisław Marduła. Tradycja składania drewnianych kwiatków na grobach wybitnych obywateli czy Zakopanego, czy przedstawicieli kultury polskiej, czy zakopiańskiej sięga lat 50. Nie chciałbym skłamać, ale z przekazów te, które udało mi się, z których słyszałem, wprowadził to już dyrektor Kenar jeszcze jako pedagog czy dyrektor szkoły początkiem lat 50. Idea była prosta, żeby przy pomocy prostych, wykonywanych przez młodzież w pierwszej klasie w liceum kwiatuszków drewnianych upamiętnić tych, którzy byli związani przede wszystkim ze szkołą, czyli nauczycieli, jak i również, jak wspomniałem, ludzi wybitnych dla Zakopanego. Również ma aspekt nie tylko historyczny, ale taki sentymentalny czy rodzinny wręcz, żeby uczniowie wiedzieli, gdzie są pochowani ich poprzedni nauczyciele, poprzedni pedagodzy, ludzie, którzy dla szkoły zrobili wiele, którzy tą szkołę rozsławili. Szkoda tylko, że coraz więcej tych nazwisk pojawia się tu na starym cmentarzu. Niestety ludzie umierają i odchodzą od nas, ale szkoła pamięta i szkoła jest zawsze wdzięczna na tym, którzy dla szkoły zrobili wiele, a my jako społeczność szkolna również jesteśmy wdzięczni tym, którzy nie tylko dla szkoły, ale dla Zakopanego wnieśli duże zasługi, bo gdyby nie oni, to by nie było ani szkoły, ani by nas dzisiaj tu nie było na tym cmentarzu z tymi kwiatkami. Wielu osobom podobają się drewniane kwiatki pojawiające się co roku na grobach. Czasami zdarza się, że ktoś zgłosi się do szkoły z prośbą o przekazanie jednego z kwiatów do kolekcji. Bywały takie przypadki w latach poprzednich, że groby po prostu były, z grobów były zabierane kwiatki. Przychodzą osoby, w tym roku nie były, ale były, po poprzednich latach były osoby, które wręcz przychodziły do szkoły, proszę mi zrobić jednego, bo nie chcę, mówiąc brzydko, kraść z grobu albo zabierać z grobu. Ale i tak, jakbyśmy dzisiaj, jak zobaczymy, gdzie są kwiatki złożone, a przyjdziemy po Wszystkich Świętych, to spora liczba tych kwiatków będzie po prostu wyniesiona jako w pewnym sensie jakaś pamiątka z cmentarza. Jednak tych specjalnych ozdób na groby nie da się nigdzie kupić, a ich miejsce jest na grobach osób zasłużonych dla Zakopanego i Polski. Nie robimy tych kwiatków absolutnie na sprzedaż. Tego kupić oficjalnie nie można, ani nieoficjalnie również. To po prostu jest hołd i wyraz wdzięczności młodzieży i szkoły dla osób, które na to zasłużyły.